jeszcze na chwilę wrócę do tej tezy o Amerykanach, którzy pojawili się w narracjach rosyjskich, to jest też z grubsza spójne z takim jakby szerszym trendem w rosyjskiej propagandzie, że Ukraina nie może być jedynym wrogiem dla Rosji, bo jest wrogiem zbyt niskiej rangi, mówiąc kolokwialnie. Są trzy główne obiekty, które atakuje państwo islamskie w Afganistanie. To są talibowie, to są szyici i to są Rosjanie. Mocno frustrujące elity w Kijowie w związku z tym, że akurat uderzenie w infrastrukturę paliwową no to jest najbardziej perspektywiczny kierunek z punktu widzenia ukraińskich sił specjalnych, ukraińskich służb wywiadowczych, no i radykalne obniżenie możliwości Rosjan na froncie. To, co opublikował przed wojną na Ukrainie, przed inwazją na Ukrainę Putin, to było ultimatum postawione Zachodowi. Krótko mówiąc, żadnych nowych baz, żadnych nowych wojsk, żadnych nowych instalacji na terenie Polski, państw bałtyckich i Rumunii. Czyli krótko mówiąc, powrót do koncepcji szarej strefy, jeśli chodzi o wschodnią flankę i południowo-wschodnią flankę NATO. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i dzisiaj porozmawiam z redaktorem Zbigniewem Parafianowiczem, Dziennik Gazeta Prawna. Dobry wieczór, panie redaktorze, witam. Dobry wieczór. Rozmawiamy właściwie w takim okresie świątecznym już bardziej, ale też w okresie, kiedy mamy trochę więcej informacji związanych z tym, co właściwie stało się w Moskwie i możemy sobie kilka rzeczy, myślę, podsumować, bo rozmawialiśmy kilka dni temu, to było bardzo na gorąco właściwie w dniu ataków, dzień po atakach, jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, kto w rosyjskiej narracji zostanie oskarżony o to, co się stało, ale chyba już teraz nie mamy wątpliwości, prawda? Wszystkie nitki według Rosji wskazują na Ukrainę właśnie. Tak, no tutaj jest taka próba budowania tej narracji o sprawstwie w ukraińskim, przy czym to nie jest proste. Też tak jak mówiliśmy w czasie poprzedniej rozmowy, że w związku z tym, że tych informacji jest dość sporo, że one płyną z różnych źródeł, że w zasadzie państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność, że tych szczegółów jest masa, no to nie było takie proste przyszycie tego do Ukrainy, a sytuację pogorszył jeszcze bardziej Łukaszenka, który w czasie ćwiczeń wojskowych, inspekcji na północnej granicy bardzo wyraźnie dał do zrozumienia, że ci zamachowcy no, kierowali się w stronę Białorusi. On robił wszystko, żeby ich po prostu przez tą granicę nie przepuścić, także upadła ta wersja o tym otwarciu okna dla terrorystów, którzy mieli zmierzać na Ukrainę, mieli tam zyskać schronienie, a tym samym właśnie no, ci zamachowcy mieli zostać przyklejeni właśnie do Ukrainy jako do sponsora tego typu działalności. Z drugiej strony w ubiegłym tygodniu no, Ukraińcy nie popisali się tym wywiadem szefa SBU, w którym on zaczął spekulować na temat tego programu celowanych zabójstw, który prowadzi Ukraina. To jest, no, w tym sensie to nie popisali się, że to nie był dobry czas, żeby generał Maliuk przyznawał się do tego typu operacji. Z jednej strony wywiad wojskowy bardzo mocno ograniczył działalność Nikitina Velkapustina, czyli Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i tego Legionu Swoboda, który działał w obwodzie białogorskim, kurskim i briańskim, właśnie po to, żeby uniemożliwić Rosjanom budowanie narracji o sponsorowaniu w działań takich dywersyjnych, zaczepnych przez stronę ukraińską. No ale z kolei służby cywilne i wywiad z generałem Maliukiem, tam zresztą bardzo wyraźnie widać, że SBU i chór na wyścigi w zasadzie już w tym momencie prowadzą taki konkurs tego, kto jest bardziej skuteczny w tej wojnie asymetrycznej przeciwko Rosji, ale to nie był po prostu dobry moment na te spekulacje dotyczące celowanych zabójstw, bo Rosjanie pracują intensywnie nad tym, żeby przynajmniej w tym wymiarze wewnętrznym jak najbardziej zdyskontować to, co się wydarzyło w Korpusie, krótko mówiąc, no, wykorzystać jak najbardziej ten zamach do jakiejś takiej wewnętrznej mobilizacji, do skupienia pod flagą, do odsunięcia odpowiedzialności od Putina, do odsunięcia odpowiedzialności od rosyjskich służb specjalnych.
No ale dyrektor FSB Rosji, Aleksandr Bortnikow, wskazuje też poza Kijowem oczywiście, także innych winnych, między innymi władze w Waszyngtonie, Londynie, no, nie przytaczając na to jakichś konkretnych dowodów, ale jednak tutaj ta uwaga próbuje być przekierowana w bardzo różne strony, tak? Zachód, służby specjalne Zachodu, no to zdaje się nie może się ostać, szczególnie w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone ostrzegały, tak, Rosję na kilkanaście dni przed tym, co się wydarzyło. Natomiast no, widać wzmożone ataki na Ukrainę. No i chyba jednak te oskarżenia, które wysuwane są nie tylko ze strony Putina, ale także mediów państwowych, no, są już dyskontowane w postaci ataków. Ukraińcy informują o zestrzelonych dronach, o przechwyconych rakietach. To się będzie nasilało teraz? No to się będzie nasilało, ale z drugiej strony też to nie jest tak, że Rosja jakoś szczególnie potrzebowała tego, coś, co się wydarzyło w Moskwie, żeby tą intensywnością ataków na Ukrainę sterować. To bardziej zależy od tego, jakimi zasobami dysponuje, jakie ma możliwości do tego, żeby intensyfikować swoje ataki. A no i w tym sensie ten zamach może posłużyć właśnie jako element mobilizacji wewnętrznej do tego, żeby tych zasobów było więcej. Natomiast jeszcze na chwilę wrócę do tej tezy o Amerykanach, którzy pojawili się w narracjach rosyjskich. To jest też z grubsza spójne z takim jakby szerszym trendem w rosyjskiej propagandzie, że Ukraina nie może być jedynym wrogiem dla Rosji, bo jest wrogiem zbyt niskiej rangi, mówiąc kolokwialnie. Ważne jest to, żeby rosyjskie społeczeństwo miało taką świadomość, że walczy z supermocarstwem. Nie walczy tylko z Ukrainą, która jest sąsiadem, ale tutaj ta walka jest na znacznie szerszym poziomie. Dotyczy państw, które mają broń atomową, państw, które mają z dobrze zorganizowane siły zbrojne. Stąd Amerykanie w tej narracji to też z grubsza służy takim celom mobilizacyjnym, wewnętrznym. No ta propaganda jako tako działa, natomiast co do zasady też, bo mówimy o tym właśnie przekierowaniu uwagi na Ukrainę, o tym, że cała ta machina propagandowa próbuje sprawstwo przykleić do Ukrainy, ale mimo wszystko to nie jest tak intensywne, jak można byłoby się spodziewać po tylu ofiarach i po tak krwawym zamachu. W sensie te wysiłki propagandowe, tam zdaje się, jest jakaś refleksja, że nie da się tego zrobić w taki łatwy sposób, że to nie może przebiec tak jednoznacznie, tak zero-jedynkowo, chociażby właśnie z tego względu, że Amerykanie wcześniej o tym ostrzegali, że teraz też na jaw wypływają informacje, też o tym trochę mówiliśmy poprzednim razem, o tym, że Rosjanie jeszcze przed zamachem prowadzili w jakimś ograniczonym zakresie takie działania rozpoznawcze, próbowali likwidować część komórek państwa islamskiego, które działały w Rosji, co też jednak no, dowodziło, że ta współpraca w takim minimalnym zakresie wysłuchali tych porad czy też informacji, które przekazywali Amerykanie. Także to jest bardzo karkołomne zadanie, przyklejenie tego sprawstwa, tego zamachu Ukraińcom. No tak, ale też widzimy reakcję Stanów Zjednoczonych między innymi na ataki ukraińskie na rosyjską infrastrukturę rafineryjną z kolei. Ja czytam w Financial Times, że no, Waszyngton jest zaniepokojony jednak tym, co się dzieje, i też bardzo zdecydowany komunikat miał trafić do między innymi kijowskiej służby bezpieczeństwa, związanej właśnie z tym, że no jednak należałoby te ataki powstrzymać. Waszyngton pokazuje Kijowowi, co jest tak naprawdę ważne tutaj w tej wojnie, że atakujemy do pewnego poziomu wyłącznie, ale jeśli chodzi o taką infrastrukturę, która mogłaby wpłynąć na przykład na produkcję ropy naftowej, to no nie do końca jest to dobre rozwiązanie. Tak, i to jest bardzo przykra wiadomość w gruncie rzeczy, bo to są dość partykularne interesy amerykańskie, które są związane w dużej mierze z kampanią wyborczą, w której no, Biden nie może sobie pozwolić na zaistnienie jakichś czynników, które mogłyby jeszcze bardziej osłabiać jego pozycję w rywalizacji z Trumpem, a wzrost cen paliw na świecie
no mógłby negatywnie wpłynąć, krótko mówiąc, na takie ogólne poczucie, że sprawy idą w dobrym kierunku. To, co Ukraińcy, zdaje się, zbombardowali powyżej 15 rafinerii na terenie Federacji Rosyjskiej, uszkadzając w dużym stopniu, ograniczając możliwości produkcji przerabiania ropy naftowej do pełnoprawnych produktów, które później znajdują się w stacjach paliw. No to siłą rzeczy musi wpływać na ceny paliw benzyny i diesla na świecie. Rosjanie wprowadzili zakaz eksportu przerobionej ropy, mówiąc paliw w świat. No to w zdecydowany sposób będzie kształtowało ceny paliw na stacjach. I o tym też mówił Sullivan podczas spotkania z Zełenskim w Kijowie. Natomiast, tak jak mówiłem, to są dość takie, powiedzmy, małostkowe w cele amerykańskie i mocno frustrujące elity w Kijowie, w związku z tym, że akurat uderzenie w infrastrukturę paliwową, no to jest najbardziej perspektywiczny kierunek z punktu widzenia ukraińskich sił specjalnych, ukraińskich służb wywiadowczych. No i radykalne obniżenie możliwości Rosjan na froncie. No to jest odcięcie tych szlaków zaopatrzenia już na terenie Federacji Rosyjskiej, czyli u źródła, uderzenie u źródła, zlikwidowanie właśnie rafinerii, no powoduje, że te możliwości rosyjskie są mniejsze na froncie. I ten komunikat, który Sullivan przekazać miał Zełenskiemu, czyli właśnie słuchajcie, ograniczcie te ataki na terenie Federacji Rosyjskiej na rafinerię, no on mocno sfrustrował Ukraińców. Tak samo zresztą jak to, że Sullivan podczas swojej oficjalnej wypowiedzi w czasie konferencji prasowej nie określił granic państwa ukraińskiego, które miałoby się wyłonić po wojnie z Rosją. Także no, ta sytuacja rzeczywiście jest bardzo wieloznaczna. Warto ją obserwować, wyciągać wnioski z tego właśnie, jak Amerykanie tą sytuację traktują. Ale to też chyba pokazało, że ta strategia, taktyka Ukraińców, aby uderzać właśnie w te, no, z punktu widzenia infrastruktury, dosyć krytyczne obiekty, no, tutaj okazała się skuteczna, bo szacowany jest ten uszczerbek na pomiędzy 15 a 20% mocy produkcyjnych, które Ukraińcy poprzez rozwój swojej właściwie pozyskiwania produkcji dronów udało się im właśnie tego typu i na tym poziomie właściwie cios zadać właśnie Rosji. No tutaj rzeczywiście chyba taki trochę papierek lakmusowy wyszedł nam, jeśli chodzi o ataki na tę rosyjską infrastrukturę. Ale jeśli o Stanach mowa, jeszcze na moment, bo wracając do kwestii zamachu, do którego doszło w Moskwie, Stany Zjednoczone podają wprost winnych tego, co się stało. Samaullah Gafari, 29-letni przywódca Państwa Islamskiego prowincji Khorasan, no, za którego głowę wyznaczono sporą nagrodę, bo już 10 milionów dolarów za atak, który zlecił właściwie na lotnisku w Kabulu podczas wycofywania wojsk amerykańskich z Afganistanu. No ale to jakoś nie przebija się chyba w rosyjskiej opinii publicznej, te informacje, które napływają ze Stanów. Nie przebija się. Zresztą postać, o której pani wspomina, to jest fascynująca postać, bo w zasadzie nie ma pewności, czy ta osoba jeszcze żyje. Jego nom de guerre to jest al-muhadżir, czyli uchodźca, migrant. On pochodzi z sieci Hakaniego. Przez pewien czas współpracował z synem Dżalaludina Hakaniego, takiego znanego mudżahedina jeszcze z czasów wojny z Rosjanami, ze Związkiem Sowieckim w latach 80. Współpracował z synem Hakaniego, Sirajem, który zbudował taką najbardziej brutalną organizację fundamentalistyczną w Afganistanie, w którym stacjonowali Amerykanie. To jest sieć Hakaniego, no, była oskarżana o w zasadzie kopiowanie taktyki Al-Kaidy, czy też organizacji stosujących taki najbardziej krwawy terror. Stamtąd wywodzi się właśnie przywódca Państwa Islamskiego w Afganistanie. No ale to się do Rosjan rzeczywiście nie przebija. Tak samo jak nie przebija się to, o czym informują tadżyckie władze, o ucieczce, krótko mówiąc, Tadżyków z terytorium Federacji Rosyjskiej do swojego kraju w związku z przemocą, która wylewa się na przybyszów z Azji Centralnej.
I to jest też poważny problem w gruncie rzeczy dla Federacji Rosyjskiej, bo akurat Tadżycy stanowią znaczną część siły roboczej w Rosji, budowlańców, krótko mówiąc, którzy no, zasilają w rynek pracy rosyjski. Wczoraj Tadżycy podali informację, którą analizował Reuters, dotyczącą właśnie tych ruchów migracyjnych i powrotu do kraju migrantów tadżyckich. Rosjanie też nie informują o tym, że Tadżykistan podjął no, współpracę z Moskwą w celu wykrycia tego spisku, który doprowadził do zamachu w centrum handlowym, podmoskiewskim centrum handlowym. W Tadżykistanie też doszło do aresztowań. Tam kilka, jeśli nie kilkanaście osób zostało zatrzymanych w związku z tym atakiem. To też nie przebija się do rosyjskiej opinii publicznej z racji tego, że to nie jest spójne z tym takim głównym komunikatem, który ma być lansowany, czyli sprawstwa ukraińskiego. Natomiast no, wszystkie fakty na ziemi pokazują, że rzeczywiście stało za tym państwo islamskie w Afganistanie z panem Gafarin na czele, z osobą, która nie wiadomo, czy żyje tak naprawdę i z osobą, która jest odpowiedzialna za atak na bramę Abigail. To miało miejsce w sierpniu 2021, 2 dni po wycofaniu polskich sił z Afganistanu, polskich żołnierzy z jednostki wojskowej GROM i polskiego personelu dyplomatycznego, który ewakuował Afgańczyków współpracujących z Polakami. I to jest też człowiek, który odpowiada za zorganizowanie zamachu na ambasadę rosyjską w Kabulu jesienią, we wrześniu 2022. To też pokazuje pewną ciągłość, jeśli chodzi o ustanawianie celów przez państwo islamskie w Afganistanie. Rosjanie od dawna byli na celowniku państwa islamskiego, między innymi dlatego, że podjęli bardzo ścisłą współpracę z talibami, którzy są po prostu wrogiem numer jeden dla państwa islamskiego w Afganistanie, bo obydwa ugrupowania walczą o rząd dusz wyznawców islamu w Afganistanie, przy czym talibowie, jakkolwiek by to paradoksalnie nie zabrzmiało, mają znacznie bardziej ograniczone cele, lokalne cele, jeśli można to tak umownie nazwać, to są nacjonalistami. Krótko mówiąc, interesuje ich teren zamieszkany głównie przez Pasztunów, interesują ich własne doliny, ich wioski, ich miasta, interesuje ich globalny dżihad. Także w tym sensie właśnie się rozjeżdżają, jeśli chodzi o cele z państwem islamskim w Afganistanie. Natomiast Rosjanie, podejmując tą współpracę z talibami, weszli na celownik państwa islamskiego, tym bardziej, że no, państwo islamskie właśnie te cele globalne swoje prezentuje właśnie aż do Azji Centralnej, do byłych republik sowieckich w Azji Centralnej, do Północnego Kaukazu. Tam pojawiły się też zarzuty w ogóle o traktowanie muzułmanów w Federacji Rosyjskiej. Także to nie jest nic egzotycznego. To, że państwo islamskie na celownik wzięło Federację Rosyjską, to jest proces, który trwa i nawet zresztą sami Rosjanie, prowadząc swoją politykę wobec Azji Centralnej, wielokrotnie poprzez fakty dokonane przyznawali, że z takim zagrożeniem się liczą, bo tak naprawdę oni wzmocnili swoją obecność wojskową w Afganistanie na krótko przed wycofaniem Amerykanów z tego państwa, właśnie antycypując zagrożenie ze strony państwa islamskiego. Ta baza w Bohtar, która została rozbudowana rosyjska w Tadżykistanie, w Duszanbe i w Bohtar, te dwie bazy zostały wzmocnione jeszcze przed wycofaniem Amerykanów, na kilka miesięcy przed wycofaniem Amerykanów z Afganistanu, właśnie patrząc na to, co się dzieje, jako na potencjalne źródło niestabilności dla samej Rosji. Bohtar jest zaledwie 150 kilometrów od Kunduzu po stronie afgańskiej, czyli od miasta czy też regionu, w którym państwo islamskie miało swoje komórki, miało swoje struktury. Także to nie jest żadna egzotyka, że ten fakt, że Rosjanie znaleźli się na celowniku państwa islamskiego w Afganistanie. Ale wspomniał Pan o bardzo ważnym wątku, mianowicie o ruchu Hakanich właśnie, gangu Hakanich, który zajmuje się głównie przemytem narkotyków na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Talibowie bardzo mocno zwalczają właśnie ten ruch. Wspomniał pan też o tym, że Rosjanie niejako związali się z talibami właśnie, jednocześnie bombardując w Syrii bardzo mocno państwo islamskie. I tutaj też mógł być to swego rodzaju zapalnik wzbudzający chęć zemsty, ale chciałabym zapytać o tę taktykę państwa islamskiego, która została przy tym ataku obrana, bo no, to nie jest już pierwszy atak w Rosji tak naprawdę. Jak tak policzymy na szybko w latach 2000, to już jest co najmniej było około 10 ataków w bardzo różnych miejscach Rosji, ale też
No, ten atak był zdecydowanie bardziej spektakularny, najbardziej chyba, jeśli spojrzymy na te, które wydarzyły się do tej pory. No i chyba państwo islamskie może odtrąbić dosyć spory sukces poprzez to, co ostatnio stało się pod Moskwą, tak? 140 osób prawie zabitych, drugie tyle właściwie rannych. Agencja AMAK podaje, że no, dokonaliśmy fantastycznej rzeczy tak naprawdę, bo około 300 chrześcijan zostało poszkodowanych. Przysporzy to państwu islamskiemu nie tylko splendoru, ale chyba też i rekruta, jak pan sądzi? No, zdecydowanie o to chodzi. Państwo islamskie, to państwo islamskie w Afganistanie, ono w dużej mierze powstało na gruzach państwa islamskiego w Syrii, także tego, które zostało w dużej mierze osłabione przez siły rosyjskie, chociażby podczas bitew o Palmyrę, w których brały udział formacje rosyjskie, prywatne firmy wojskowe rosyjskie. To, że w tej chwili państwo islamskie w Afganistanie idzie na jakość, no, chodzi o to, żeby zabijać jak najwięcej ludzi w jednorazowych atakach. I to, co się wydarzyło w Moskwie, jest postępem w stosunku do poprzedniego ataku, czyli do zamachu w mieście Kerman w Iranie podczas obchodów upamiętniających zabicie przez Amerykanów generała Sulejmaniego. To też jest cel jest nieprzypadkowy, bo tym takim równorzędnym są trzy główne obiekty, które atakuje państwo islamskie w Afganistanie. To są talibowie, to są szyici i to są Rosjanie. Jak w listopadzie 2021, już po objęciu władzy przez talibów, byłem w Afganistanie, to akurat wtedy państwo islamskie na celownik brał głównie szyitów. Czyli w tej szóstej dzielnicy w Kabulu w zasadzie co chwilę wybuchały niewielkie busiki, w których instalowano ładunki wybuchowe po to, żeby szyitów nękać, żeby ich osłabiać. Talibowie zresztą wtedy intensywnie polowali na te komórki Państwa Islamskiego w Kabulu. Po tygodniach, miesiącach zmagań udało im się mocno osłabić tą organizację w samej stolicy. Natomiast no, z racji tego, że przywódca miał dobrych nauczycieli właśnie w ruchu Hakaniego, chociaż akurat ruch Hakaniego, on w, no Hakani był do pewnego momentu szefem MSW w ogóle w tych władzach talibskich. To jest system bardzo specyficzny, on jest skonstruowany w oparciu o tak zwany pasztuński dywan, czyli reprezentacji bardzo różnych stronnictw w ruchu talibskim. No i Hakani też miał tam swoje aktywa, między innymi wiceszefa GI tak zwanej, czyli wywiadu talibskiego, miał swojego wiceszefa lotniska w Kabulu, był szefem w MSW, bardzo silnie obstawiał tak zwane Ministerstwo Cnoty i Walki z Występkiem, czyli to jest nazwa taka trochę przedziwna, no ale to w gruncie rzeczy była swego rodzaju, jest służba specjalna, takie rozbudowane CBA, które ma służyć temu, żeby badać w nieprawidłowości w funkcjonowaniu właśnie tej władzy talibskiej. Także Hakani no, te aktywa we władzach ma, ale no, uczył tak naprawdę, jest to przedstawiciel władz talibskich, no, który po prostu nie gardzi terrorem. I przywódca państwa islamskiego w Afganistanie tego terroru i tej taktyki w dużej mierze uczył się właśnie najpewniej w szeregach sieci Hakaniego. Hakani też słynął między innymi z tego, że jego poważnym aktywem i takim dowodem na sprawność i siłę w tym takim, powiedzmy, ruchu sprzeciwu wobec Amerykanów, którzy do 2021 roku byli w Afganistanie, był po prostu batalion zamachowców samobójców, czyli właśnie taką klasyczna taktyka dżihadystowska, ale w takim rozumieniu globalnym, a nie w rozumieniu takim, jak prowadzili na przykład walkę Foot Soldiers, tacy klasyczni żołnierze talibscy w czasie obecności Amerykanów. No także rzeczywiście można powiedzieć, że państwo islamskie, które inspiruje się taktyką Hakaniego, po prostu idzie w jakość. Chodzi o to, żeby zdobyć tą taką supremację, jeśli chodzi o globalny dżihad, zdobyć ten rząd dusz, inspirować poprzez sieci społecznościowe czy poprzez internet wyznawców na całym świecie i maksymalizować te zyski poprzez zabijanie jak największej liczby osób. No stąd też obawy na przykład Francuzów, stąd też alerty we Francji. W związku z tym, że no, państwa Zachodu też, ale też i Rosja przypomniały sobie o tym, że rzeczywiście zagrożenie tym takim globalnym dżihadem nie zniknęło, wręcz przeciwnie,
Państwo Islamskie zniknęło jako taka struktura parapaństwowa na Bliskim Wschodzie, w Lewancie, w Iraku, ale nadal istnieje w formule takiej zdecentralizowanej i nadal stanowi poważne zagrożenie dla świata. No, szczególnie panie redaktorze, że zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu właśnie i to też będzie zapewne sporym wyzwaniem pod względem bezpieczeństwa dla nie tylko dla francuskich, ale też dla europejskich służb. Natomiast no, czyli wśród trzech takich głównych wrogów państwa islamskiego obecnie można uznać szyitów z Iranu, alawitów z Syrii, tak, czyli właśnie pod postacią reżimu Bashara al-Assada, no i Rosję właśnie. Tylko że w tej Rosji chyba nie za bardzo zrobi się spokojnie w najbliższym czasie, bo te walki przenoszą się coraz bardziej do Afryki, do Sahelu między innymi. Wywołał pan grupę Wagnera, no a ostatnio też między innymi pojawiły się informacje, chociaż ja natknęłam się na nie już wcześniej, mimo że Wall Street Journal podał to jako dosyć nową sprawę, że Ukraińcy między innymi walczą z Rosjanami właśnie w Afryce. To chyba nie jest zaskakujące, jak pan sądzi? Nie, to też w żaden sposób nie jest egzotyka. Tak samo jak pozornie tylko egzotyką była obecność Państwa Islamskiego w Rosji i też obranie na cel Federacji Rosyjskiej, tak samo obecność Ukraińców w Afryce, przede wszystkim w Sudanie, nie może zaskakiwać. Ukraińcy, podobnie jak Brytyjczycy, oprócz tego, że prowadzą regularną wojnę na linii kontaktu, czyli tej takiej linii rozgraniczenia, ciągnącej się od Charkowszczyzny przez Donbas, Zaporoże, aż do dolnego brzegu do biegu Dniepru, no prowadzą też na całym świecie działania przeciwko obecności hybrydowej Rosjan. Czyli wszędzie tam, gdzie Rosjanie hybrydowo próbują się zainstalować, tam Ukraińcy próbują zwalczać ich wpływy i to przynosi bardzo dobre rezultaty. Dlaczego Sudan? Trzeba wrócić do spotkania Zełenskiego z Burhanem na lotnisku Shannon w Irlandii podczas powrotu Zełenskiego ze Stanów Zjednoczonych. To na początku roku doszło do tego spotkania i to najprawdopodobniej był początek takiej kierunkowej decyzji politycznej o tym, że ukraińskie siły specjalne, a konkretnie oddział Tymur, który podlega pod HUR, czyli wywiad wojskowy, po prostu zostanie wysłany, żeby wesprzeć te siły, które walczą z generałem Dagalo, który z kolei współpracował z Wagnerowcami, później post-Wagnerowcami, zostanie wsparta strona, która będzie uderzała właśnie w te elementy rosyjskie w Sudanie. Jest to działanie o tyle perspektywiczne, o tyle dobrze przemyślane punktowo, że Ukraińcy znowu uderzają tak naprawdę w przyczynę zła. Krótko mówiąc, uniemożliwiają Rosjanom zainstalowanie się w miejscowości Port Sudan, czyli krótko mówiąc, uniemożliwiają utworzenie portu tranzytowego nad Morzem Czerwonym, czyli krótko mówiąc, utrudniają im wywożenie tego wszystkiego, co wydobywają w Afryce Subsaharyjskiej, w całej tej sieci państw, w których do tej pory się zainstalowali, począwszy od RSA, przez Mali, Burkina Faso i do Senegalu, który teraz jest na celowniku tych prywatnych firm wojskowych i rosyjskich służb specjalnych. Także utrudnienie im tego poprzez właśnie wsparcie Burhana w Sudanie i utrudnianie im zainstalowanie się w porcie Sudan, to jest bardzo istotny element w ograniczaniu wpływów rosyjskich w Afryce Subsaharyjskiej. I tutaj Ukraina zyskuje bardzo wiele korzyści, bo jednocześnie zyskuje argumenty w rozmowie z Amerykanami, którzy są bardzo zainteresowani tym obszarem afrykańskim i obecnością amerykańską, rosyjską w Afryce Subsaharyjskiej, ale zyskują też jakiś lewar w rozmowach na przykład z prezydentem Francji, który jest bardzo zaniepokojony utratą wpływów francuskich w tej takiej frankofońskiej części Afryki Subsaharyjskiej, w Sahelu. Jest bardzo zaniepokojony tym, że Rosjanie próbują nawet tam wykręcić własną walutę, która zastąpi walutę powiązaną z euro. Rosjanie promują wprowadzenie waluty Sahel, która będzie właśnie, krótko mówiąc, trochę taką ekspozyturą ich wpływu w wymiarze ekonomicznym. No i to zaniepokojenie Macrona, a zaangażowanie z kolei ukraińskich sił specjalnych, tego oddziału Tymur, który no, rzeczywiście to jest jeden z bardziej doświadczonych batalionów HUR-u, no tutaj daje pewne możliwości do uprawiania dyplomacji, do maksymalizowania korzyści z zaangażowania
relatywnie niedużych sił w Afryce. Mówił Pan o porcie Sudan, ale no i o tym, że utrudniana jest tam działalność Rosjan. Niemniej jednak Irańczycy również starają się o to, żeby się tam właśnie zainstalować i być może poprzez ten sojusz gospodarczy Chiny-Iran-Rosja, który tam się tworzy, Rosja no, mimo wszystko będzie miała dostęp do tego, do tego portu, ale czas pokaże oczywiście. Ostatnia kwestia. Chciałabym zapytać jeszcze o taką jedną rzecz, bo ukazał się ostatnio artykuł ambasadora Rosji w RPA z kolei. Bardzo ciekawa rzecz swoją drogą na temat właściwie dalszych kroków, które Rosja zamierza podejmować w dziedzinie bezpieczeństwa. On pisze w tym artykule, że Rosja zamierza dokonać reorientacji sojuszów bezpieczeństwa w Europie na bazie żądań z 2021 roku. Czego zatem moglibyśmy się spodziewać po tego typu zapowiedzi? No to jest bardzo taki długofalowy i ambitny cel Putina, który polega na tym, krótko mówiąc, żeby ograniczyć obecność Amerykanów, czy też obecność w NATO, w nowych państwach NATO, tak zwanych nowych państwach NATO, czy przede wszystkim na wschodniej flance, w Polsce, w państwach bałtyckich i w Rumunii. No Rosjanie. To, co opublikował przed wojną na Ukrainie, przed inwazją na Ukrainę Putin, to było ultimatum postawione Zachodowi. Krótko mówiąc, żadnych nowych baz, żadnych nowych wojsk, żadnych nowych instalacji na terenie Polski, państw bałtyckich i Rumunii. Czyli krótko mówiąc, powrót do koncepcji szarej strefy, jeśli chodzi o wschodnią flankę i południowo-wschodnią flankę NATO. Gdyby Rosjanom powiodło się na Ukrainie, gdyby zajęli Kijów, gdyby dotarli dalej na zachód, to byśmy byli naprawdę w bardzo złym położeniu. Trudno to sobie wręcz wyobrazić. Już nawet nie chodzi o to, że rosyjska obrona powietrzna miałaby w zasięgu znaczne terytorium Polski, na przykład, co by utrudniło nasze położenie, czy też atrakcyjność inwestycyjną, no ale też dałoby Rosjanom możliwość wywierania presji na NATO w kwestii kształtowania polityki bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. I ten cel się nie zmienia. Putin będzie dążył do tego, żeby przedefiniować tą obecność Zachodu na wschodniej flance NATO. Będzie czekał na Trumpa, żeby skorzystać z okazji i spróbować sprawdzić, na ile może tą spójność NATO wobec wschodniej flanki NATO, tą spójność rozmyć. No i ten artykuł jest potwierdzeniem tego, że to myślenie o tym nie zniknęło, niezależnie od tego, jak ta operacja na Ukrainie. Bo operacja na Ukrainie nie poszła zgodnie z planem. Te cele są ograniczone. W zasadzie Ukraińcy w tej pierwszej fazie wojny, w wojnie lądowej, pokonali Rosjan. Teraz ta sytuacja się zmienia, ale ona nie jest tak jednoznaczna, nawet po Awdijiwce, jakbyśmy chcieli czasami to widzieć, bo te sukcesy jednak Ukraińców w stosunku do rafinerii, do dywersji w Rosji czy w zachodnim akwenie Morza Czarnego, one są znaczne. Natomiast gdyby to wszystko poszło w innym kierunku, to dzisiaj byśmy inaczej rozmawiali o tych propozycjach, o tym ultimatum, które zostało przedstawione Zachodowi w grudniu 2021. Ta propozycja nie do odrzucenia rzeczywiście dla wschodniej flanki NATO to jest przekleństwo, to jest powrót tak naprawdę do. Gdyby ktokolwiek nierozsądny na Zachodzie chciał się zgodzić nawet na część postulatów, które tam zostały sformułowane, no to musielibyśmy się liczyć z tym, że jesteśmy szarą strefą bezpieczeństwa. W świetle tego, co pan mówi i też w świetle tej właściwie rewindykacji celów z 2021 roku, chyba dość pocieszająco brzmi informacja o wycofaniu Polski, właściwie zawieszeniu swojego udziału w traktacie o siłach konwencjonalnych w Europie. To zdejmuje z Polski ograniczenia dotyczące liczebności armii między innymi, chociaż co ciekawe, Polska zawiesza swój udział po analogicznym ruchu Rosji. Właśnie. Rozbujana ta łódka w Europie, w Rosji również, szczególnie jak mówiliśmy, że przed nami Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, Euro 2024 w Niemczech. No, będziemy się przyglądać na pewno temu, co będzie się działo. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za wizytę dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję za komentarz do tego, co nam się dzieje właściwie za naszą wschodnią granicą, ale też w Afryce, bo widzimy, jakie ma to
przełożenie na wydarzenia właśnie tam. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan redaktor Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję panu serdecznie.